Witamy w nowej odsłonie Kociołka. Specjalnie dla nas będą gotować różni kucharze w różnych restauracjach. Dzisiaj jesteśmy w restauracji Pan Spinacz i wiecie, dla nas gotował? Pan Michał. Dla studenta najważniejsze jest zjeść tanio i smacznie. Co Wam proponuję? Na początku myślałem o tym, żeby była to zupka kokosu, bo jest tania i szybka, ale myślę, że studenci są bardziej ambitni, więc dzisiaj proponuję filecik z kurczaka, który będzie podany z sosem tabasco na ostro. Sos tabasco zawiera kapsaicynę, która spala tłuszcz, a zbliża się wiosna. Miód przygotowałem sobie wcześniej, ponieważ o tej porze roku powinien być skrystalizowany, więc ja go sobie podgrzałem, żeby miał konsystencję płynną. Do tego sos Ulster, nie jest to droga przyprawa, w granicach 5 zł za taką buteleczkę. Do zagryzienia będzie sałatka i kasza kuskus. Bardzo prosta w przygotowaniu, ponieważ nie trzeba jej gotować, wystarczy zalać wrzątek. Czyli najważniejsze pytanie, w jakiej kwocie się zmieściła? Sama potrawa powinna się zmieścić w okolicach 5 zł. Zaczynamy od przygotowania kurczaka. Przykrywamy go folią, następnie rozbijamy, żeby równo się usmażył. Pamiętajmy jednak, że nie możemy go za bardzo rozbić, aby nie stał się suchy i łykowaty. Następnie mieszamy składniki. Mamy tu jeszcze oliwę z oliwek. Mógłby być to oczywiście zwykły olej, będzie dużo taniej. Więc dodajemy go do miodu. Dodajemy sosu Ulster, niezbyt dużo. Powiedzmy łyżeczkę, w zależności od upodobań, tu akurat mam wersję habanero, więc jest dosyć ostra, kilka kropel tabasco. A czy można oprócz tabasco jakiegoś innego sosu dla osób nielubiących? Nielubiących ostrego, wystarczy, że będzie to sos pomidorowy w jakiejś formie. Delikatna papryka, filecika możemy sobie oczywiście zamarynować w takiej marynacie dużo wcześniej, będzie on wtedy dużo smaczniejszy. I praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o mięsko, to oprócz smażenia mamy całą filozofię. Tak jak mówiłem, przygotowanie kuskusu jest banalnie proste. Wystarczy szczypta soli, odrobinka masła, powiedzmy łyżeczka. Zalewamy wrzątkiem w takiej gości, żeby około 1,5 do 2 cm woda była powyżej poziomu kuskusu. Kuskus musimy przykryć, odstawić i zanim skończymy przygotowywać resztę, będzie gotowy. Teraz będziemy smażyć filecika, wyrzucimy go za moment na patelnię, on się tylko zagrzeje, a w międzyczasie przygotuję szybką sałatkę. Na niezbyt mocno rozgrzaną patelnię wrzucamy filet i smażymy go mniej więcej 3 minuty na stronę. Odwracamy go, żeby zamknąć nim wszystkie soki i smaki. Kurczak nam się smaży. Co tam? W międzyczasie przygotujemy prostą i szybką sałatkę. Sałatka będzie składała się z kapusty, przepraszam, z sałaty lodowej. Sobie możemy dowolnie pokroić. Do sałaty dodajemy pomidory, które kroimy w sposób, jaki nam pasuje. Dodajemy również ogórka, a na końcu cebulę. Oliwa oliwek. Żeby z cytryny łatwiej wycisnąć sok, zawsze trzeba ją lekko porolować. Przez rękę najlepiej, żeby nie wkusić pestek. Możemy dodać miodu, bądź cukru, jeżeli oczywiście ktoś nie ma miodu, bądź nie lubi, bo też to może oczywiście zdarzyć. Też takie sosy zawiera zdrowsze niż tego, co oczywiście, że tak. Przechodzimy do filecika. Filecik możemy pobrać resztą sosu, który był wcześniej przygotowany. Odrobiną wody, tak jak wspominałem. Przystępujemy do ostatniej fazy przygotowania naszego dania. Na talerz wykładamy kaszę kuskus i usmażonego fileta. Następnie polewamy go sosem. Tak więc tanio, smacznie i zdrowo. Danie można przygotować za niecałe 5 zł. Smacznego! Thank you.